O, witam serdecznie. Coś nas poprzednim razem rozłączyło. Widziałem, że pan się specjalizuje w serwisie samochodów niemieckich. Co prawda to jest francuska marka, no ale jest cała niemiecka technologia. Mam do wymiany filtry, klocki i tarcze, czyli taki pakiet podstawowy w Bugatti Veyron z 2006 roku. Aha, nie za bardzo. Okej, dobrze. Dziękuję serdecznie bardzo. Do widzenia. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, jak widać, nie każdy w Polsce chce się podjąć serwisowania Bugatti Veyrona. Ja ostatnio w jednym z ogłoszeń znalazłem używaną maskę właśnie do Veyrona za mniej więcej 30 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? No musicie sobie sami odpowiedzieć. Jednym to auto się podoba, drudzy mówią, że ono jest paskudne i ohydne, a trzeci mówią, że warto je mieć właśnie z tego względu, żeby podnieść ten swój prestiż pośród sąsiadów. Ja nawet zastanawiałem się, przygotowując serię samochodów dla młodego kierowcy na pierwsze auto, żeby czasem Veyrona też tam nie dorzucić, ale doszedłem do wniosku, że jednak nie jest to do końca dobry pomysł, ponieważ on ma bardzo mały promień skrętu, więc trudno byłoby Wam tutaj, podjeżdżając na uczelnię, gdzieś tam łatwo zaparkować, a po drugie jest słaba widoczność, więc lepiej najpierw kupić coś może mniejszego, innego, żeby po prostu oswoić się. Tak samo będzie problem z montażem instalacji gazowej LPG, ponieważ nie ma takich reduktorów, które byłyby to w stanie udźwignąć, a po drugie butle trzeba było zamontować na dachu, a tutaj homologacja na to nie pozwala. No ktoś powie, skoro stać cię na Veyrona, to pewnie stać cię na paliwo. Owszem, zgadzam się. No właśnie, ile pali? To jest taki temat totalnie dodatkowy, bo właściciele Veyronów o tym nie mówią. Producent deklaruje, że w mieście spalanie średnie jest na poziomie 40,4 litra. Na trasie można zejść nawet poniżej 20. Oczywiście mówimy przy takiej jeździe typowo eko. Przy maksymalnej prędkości, kiedy już uruchomimy drugi kluczyk i włączy nam się funkcja top speed, wtedy przy maksymalnej prędkości paliwa nam starczy na mniej więcej 11-12 minut, tam jest około 100 litrów w baku, więc można sobie też tym autem pojeździć. Trzeba oczywiście obowiązkowo pamiętać o tym, że opony do tego auta wymienia się co 4000 km i będzie problem, żeby tutaj znaleźć nalewki, ponieważ ze względu na indeks prędkości 450 tutaj jest monopol Michelin Pilot Sport 2S. Takie opony tylko i wyłącznie do tego samochodu przygotowane, o takim trochę dziwnym oznaczeniu, z systemem PAX, i one kosztują około 110 tysięcy złotych. Co ciekawe, do Chirona będą trzykrotnie tańsze. Jednak na przestrzeni lat ta technologia poszła do przodu. Tak samo trzeba też o tym pamiętać, że co czwartą wymianę opon należy też wymieniać felgi. I łącznie taki pakiet będzie kosztował około 280 tysięcy złotych. Tego auta też nie do końca polecam właśnie dla młodych kierowców, ponieważ jak nie macie zniżek, to będzie dość duży problem, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Przy pełnych zniżkach OC kosztuje około 62 tysięcy złotych. Jak dołożymy do tego auto kasko, będzie to kolejne 150 tysięcy złotych. Warto też dołożyć pakiet NNW czy chociażby assistance, jakby na przykład nam gdzieś na autostradzie paliwa zabrakło, więc może być to dobra opcja. Tylko pamiętajcie, żeby wtedy zawsze prosić o taką lawetę niskopodłogową, żeby było łatwiej wjechać. Wymiana chłodnicy to mniej więcej koszt około 270 tysięcy złotych i przyznam szczerze, nie ma zamienników ogólnie do Veyrona. A skoro jesteśmy przy chłodnicy, zwróćmy uwagę na grill. Pierwotnie w wersjach prototypowych był on wykonany z aluminium i ptaki, które rozbijały się z dużą prędkością o ten grill, łamały go. Więc później producent postanowił zastosować grill tytanowy. No i teraz ptaki przechodzą niczym frytki do wewnątrz samochodu. Jeżeli mielibyśmy problem ze skrzynią biegów, tam jest zastosowana skrzynia Recaro dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa. Ona kosztuje około 290 tysięcy złotych, więc względem wymiany felg i opon nie jest aż tak drogo. Tak samo w czasie gwarancji producent wymagał, żeby każdy stosował raz w roku detailing, który kosztował około 35 tysięcy złotych. Tak z grubsza, koszty eksploatacyjne. Mówi się, że mniej więcej na rok trzeba szykować koło tych 700 tysięcy złotych, żeby móc sobie spokojnie Veyronem jeździć. No i jest problem z podpięciem haka, tak żeby gdzieś na przykład wziąć przyczepę kempingową i pojechać na wakacje. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź właśnie jakieś doświadczenia związane z Veyronem, bądź chcecie doradzić właśnie młodym kierowcom, czy warto może jednak wziąć to auto, czy może nie dołożyć sobie właśnie z tyłu jakiejś kamery parkowania, żeby się po prostu bezpieczniej parkowało, to dajcie znać. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!